Witam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie na kanale Swayplay. Po pierwsze chciałabym Wam podziękować za prawie 2000 subskrypcji. Nigdy nie sądziłam, że uda mi się w ogóle tyle zebrać wokół siebie ludzi, a jednak okazało się, że ktoś chce mnie oglądać. I dzisiaj tak jak w tytule Welen, czyli no brud, smród i ubóstwo, ale udało mi się zebrać całkiem sporo ciekawostek. Nawet się zastanawiam, czy nie podzielę tego filmu na dwie części i po prostu też musieliście tyle czekać, bo miałam bardzo dużo materiału do nagrania. I musiałam od samego początku przejść całe Welen, więc no po prostu siedziałam przez ostatnie parę dni i grałam w Wiedźmina. Jeżeli macie ochotę, to odwiedźcie mnie na Instagramie i Facebooku i zaczynajmy. Na początek opowiem Wam co nieco o misji Zagłada Domu Riordanów lub Riordanów po angielsku. Otóż ta misja skrywa w sobie parę tajemnic. Po angielsku tytuł tej misji brzmi The Fall of the House of Riordan i jeśli ktoś czytał Edgara Allana Poe, to powinien mieć jakieś skojarzenia już. Dla tych, co nie wiedzą, dodam tylko, że był to amerykański pisarz okresu romantyzmu, specjalizujący się w gotyku czy tam w horrorze. I jednym z jego opowiadań jest właśnie The Fall of the House of Usher. Nie wiem, jaki jest po polsku tytuł, bo czytałam w oryginale, ale historia jest o parze bliźniąt, będących w posiadaniu ogromnego dworu i generalnie razem stanowią jedność, więc nie mogą bez siebie żyć. Geralt znajduje w posiadłości obraz i mówi: Wyglądają jak bliźniaki. Ten chłopak musiał być bratem staruszki. Więc reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, mamy tu podobieństwo do oryginału i tutaj zaczyna się drama. Otóż Dolores z Wiedźmina poznała myśliwego Roderika, pobrali się i odeszli z folwarku, czego jej brat Humbert nie potrafił wybaczyć i gdy ta wróciła po paru latach, jego już nie było. Nie wiem czy wiecie, ale za jednym z budynków gospodarczych jest bardzo dobrze ukryta piwnica i można tam rozwalić ceglaną ścianę, która skrywa ludzkie szczątki. Trup za ścianą. Cóż, zdarza się nawet w najlepszych rodzinach. Mężczyzna musiał mieć około 30-40 lat. Kilka wyrwanych kartek. Może to brakujące strony z pamiętnika. I tak umieram w ciemności z głodu i pragnienia. Bogowie, bądźcie łaskawi. Znajduje się tam również dziennik. Coś mi się zepsuło i nie ma literek, ale znalazłam w internecie i przeczytam wam fragment. A więc tak przyjdzie mi umrzeć. W samotności, z głodu i pośród ciemności. Choć wokół jest mój folwark, moi ludzie świeżo zgromadzone zbiory. Krzyki nic nie dają. Żaden dźwięk nie wychodzi poza mój kamienny grób, w którym ten drań Roderick zamurował mnie za życia, ale najbardziej cierpię przez Dolores. Przez to, że mi ją zabrał. A więc niech będzie przeklęty Roderick z Gorse Velen. Nie za to, że odebrał mi życie, ale za to, że odebrał mi tę, która nadawała mu sens. Można powiedzieć, że historia w Wiedźminie była zainspirowana tą prawdziwą, napisaną przez Poe. No, tak tematycznie można powiedzieć, że te dwie historie są siostrami, ale nie bliźniaczkami. Taką różnicą, która mi się rzuciła w oczy, jest na przykład to, że w powieści tej oryginalnej Roderick jest tą główną postacią, czyli bratem, a tutaj w historii został dodany Roderick jako kochanek. Tak więc są różnice, ale są też podobieństwa. Sam zamurowany Humbert jest kolejnym nawiązaniem do twórczości Poe, The Cask of Amontillado, gdzie bohater Fortunato również został zamurowany. Ciekawe jest to, że możemy to zrelacjonować Dolores. Jest już bezpiecznie. Ale mam też przykrą wiadomość. Znalazłem twojego brata zamurowanego za ścianą. I to... A więc to Roderick. To mój mąż go zabił na niebiosa. Przykro mi. Prawda bywa okrutna. Ale... nie da się cofnąć. I na sam koniec, żeby zwieńczyć już tą całą historię, jeżeli wrócimy po jakimś czasie do tego folwarku, to możemy tam zastać Dolores, która... Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Jak sobie radzisz? Mam nadzieję, że potwory nie zrobiły wielu zniszczeń. Trochę. Choć bardziej szkodliwy był chyba czas. Ale nie przejmuję się. To dom, w którym spędziłam młodość. Doprowadzenie go do porządku będzie bardziej przyjemnością niż pracą. Przy okazji, jak już jesteśmy w tym folwarku, to zapewne wiecie, że możemy tam spotkać... Leto? I mamy wtedy misję Duchy Przeszłości. Tylko i wyłącznie po ukończeniu tej misji mamy również dostęp do innej o nazwie Niebezpieczny Ładunek.
Ci, którzy w ogóle pierwszy raz o niej słyszą, to generalnie jest to o takim chłopie, który nazywa się Gerd. I on, spotykamy go, gdy ma mały problem z gulami. Okazuje się, że wywozi on trupy po jakiejś plazie czy zarazie i na jego nieszczęście zepsuł mu się wóz. Napadły na niego gule i te wszystkie trupy spadły mu na łeb. Czy tam na niego po prostu spadły. Geralt się strasznie dziwi, dlaczego on to robi, skoro przecież jest bardzo wysokie ryzyko tego, że też może się zarazić i umrzeć. A on twierdzi, że po pierwsze dobrze mu płacą, a po drugie od małego był odporny na wszelkie choroby, więc na pewno nic mu nie grozi. To, czego naprawdę mogliście nie wiedzieć i przeoczyć, to to, że możemy go później spotkać ponownie i tutaj niestety nie mam dobrych wieści. Dlaczego szukasz guli? Bo nie ma kto mnie dobić. To już ostatnie stadium. A nie mogę zdechnąć. Od dziecka taki silny jestem, psia krew. Czy my się już nie spotkaliśmy? Tak, wyciągnęliście mnie spod sterty trupów. A ja byłem wtedy taki pewny, że mnie zaraza ominie. Taki pewny. Słuchajcie, wyście mi dobroć okazali, ulitujcie się i teraz miecz macie ostry, skończcie to. Jesteś pewny? Tak, proszę, zróbcie to szybko, a potem spalcie mojego trupa. Dobrze. Dzięki, weźcie to. Chciałem zostawić trochę złota moim dzieciom, ale... już im ono niepotrzebne. Przykro mi, ale nie mogę tego zrobić. Błagam. Nie. Nie, bo co? Brzydzicie się, czy by was sumienie gryzło? Nawet zapłaciłbym, kurwa, żebyście to zrobili szybko. Ale jak nie to... chociaż mi zejdź z oczu i daj zdechnąć w spokoju. Smutna historia jest tego wieśniaka, bo udało się go lubić, był taki wesoły. Ale teraz przejdźmy do kolejnej ciekawostki. Być może pominęliście to, że obok kasztelu jest taki wychodek i... Kurwa, z godzinę tam już siedzi. Nieźle go przycisnęło. I tam żołnierze gadają, że no ten kibel cały czas zajęty jest. Geralt oczywiście może tam zapukać, sprawdzić, ale niestety, no cały czas ktoś tam siedzi i wszyscy narzekają. Nic z tego. Od 2 dni wszyscy chodzą w krzaki. I samo to w sobie jest, myślę, dosyć ciekawe, ale przy okazji przechodzenia głównej fabuły udało mi się natknąć na dalszą historię tej osoby, która jest w tym wychodku. Otóż, jak dobrze pamiętacie, gdy pierwszy raz spotykamy guślarza, to przed jego domem są żołnierze barona. I oni właśnie mówią, że guślarzowi gusła wskazały, że Edrikowi w kiszkach złe zalęgło i kazał mu jarzębiny żreć. Z tego właśnie powodu chcą się na nim zemścić. I ja podejrzewam, że jest to dokładnie ten sam mężczyzna, który siedzi w wychodku obok kasztelu. W pobliżu obozu Nilfgaardzkiej Armii Środek znajduje się taki przybytek, do którego generalnie zwykli ludzie nie mają wejścia, ale możemy tak jakby pod przykryciem albo incognito przebrać się w strój nilfgaardzki, który Geralt dostał w zimie i w ten sposób Nilfgaardczycy wpuszczą nas na teren tego ośrodka. Okazuje się, że jest to taki jak taka sala balowa, nie wiem, jakieś balety dla Nilfgaardczyków. Oni sobie tam piją, śpiewają, tańczą, mają kurtyzany, mają różne pokazy. Oczywiście nocą ta sceneria się trochę zmienia, bal jest ostrzejszy i oni tam bardziej imprezują i robią różne dziwne rzeczy. Teraz będzie o misji głównej, więc uwaga na spoilery, bo czasami mi piszecie, że za dużo spoilerów, co mnie trochę dziwi, bo gra ma 5 lat, zakładam. Nieważne. Po przybyciu do karczmy na rozstajach, na samym początku Velen zaczepiają nas żołnierze barona i możemy to rozwiązać pokojowo albo nie. Nawet jeśli uda wam się załagodzić sytuację, to można ich powyżyniać tak czy siak. Myślę, że to interesujące, że ma to bezpośredni wpływ na reakcję ludzi w kasztelu i gdy na przykład zabijecie ten gawiedź w karczmie, to was nie wpuszczą do środka i jeszcze spróbują spuścić w pie... Wtedy trzeba będzie pogadać z takim... grzybiały staruszek. I dowiemy się, że jest wejście przez studnię.
Jeśli załatwiliście sprawę dyplomatycznie, to po prostu sobie wejdziecie. Kolejna sprawa jest taka, że istnieje trzecie, sekretne, w sumie nie wiem, czy to jest takie sekretne, ale jest rozwiązanie sprawy z paniami lasu, baronem, dziećmi i jego żoną, więc normalnie mamy dwa wyjścia z sytuacji. Zabijamy ducha ze wzgórza, które tak na marginesie, nie wiem czy wiecie, ale jest matką wiedźm z Krzywuchowych Moczarów. Można te informacje znaleźć z książki, chyba ona się nazywa Ta, która wie. Jak ją zabijemy, to panie lasu będą zadowolone. No, jestem zadowolony. Fajnie, superańsko, fajnie. Zjedzą dzieci, bo duch z drzewa ich nie uratuje, a żona barona oszaleje i razem wyjadą gdzieś w góry. Jeśli uwolnimy ducha, to uratuje dzieci z sierocińca, ale za karę wiedźmy zamienią żonę w potwora i baron popełni samobójstwo. Dodatkowo wioska Sztygary zostanie zmasakrowana. O tej masakrze mówiłam więcej w drugiej części Mrocznych Historii, więc jeśli jesteście zainteresowani, to polecam sobie sprawdzić. A trzecia opcja jest taka, że tego ducha ze wzgórza można uwolnić, zanim panie lasu w ogóle nam o tym powiedzą. Wtedy oczywiście, nie wiedząc, że duch dręczy mieszkańców pobliskiej wioski, matka nie zaproponuje nam niczego w zamian i można ją uwolnić za frajer. Różnica jest taka, że wiedźmy same dojdą do tego, że Geralt przecież nie mógł wiedzieć, że duch jest zły i nie ukarają Anny, ale dzieci zjedzą tak czy siak. Aha, i wioska i tak będzie wyrżnięta. Więc no raczej nie polecam tego rozwiązania nikomu, bo nie jest za dobre i chyba dla nikogo nie kończy się dobrze. Ostatnio natknęłam się też na coś dosyć ciekawego, mianowicie jeszcze przed uporaniem się z tym duchem na wzgórzu, z tym drzewem, możemy usłyszeć wśród wieśniaków różne plotki na temat tego ducha na wzgórzu i wtedy jeszcze przed rozpoczęciem głównej fabuły mamy taką wskazówkę, że jednak no coś jest nie tak po prostu. Znów miałam ten sam sen. Idę przez las. Podążam za szeptem, co mnie prowadzi do tego starego drzewa na wzgórzu. A ja znam te wzgórze i te szepty. Zło straszne tam siedzi. A tobie mówiłam. Do muślarza idź. Niech jakie modły odczyni. Nie dajcie, bogowie, jeszcze cię przez sen ten głos w las wyprowadzi. Miejsce, gdzie spotykamy pierwszy raz Ciri i możemy nią pograć, czyli ta cała ścieżka z Krzywochowych Moczarów do kasztelu barona, jest rzeczywiście na mapie i możemy ją przebyć tak samo jak ona. Znajdujemy te same rzeczy, czyli na przykład trupa tego gościa, który został rozszarpany przez wilkołaka, czy jaskinie. Nie ma tam nic specjalnego, ale myślę, że i tak warto zawsze zobaczyć, jak to wygląda, mniej więcej w którym miejscu się to znajdowało. I jeszcze o wiele ciekawsza rzecz jest taka, że gdy gramy Cyrillą właśnie i przychodzi nam do zbadania zwłok tego faceta, to jeśli pominiemy któryś z kroków i nie zbadamy wszystkiego dokładnie, to ona źle rozpozna bestię, która go zabiła. Co to oznacza? Oznacza to mniej więcej tyle, że po pierwsze przygotuje zły olej, bo będzie myślała, że to bies. Taki bardzo specjalny olej. Z psiego smalcu, blekotu, wilczej wątroby i jemioły. Po nim biesa będzie bardzo, bardzo bolało. I w ten sposób będziemy mieli jeden dodatkowy komentarz po wejściu do jaskini oraz będzie zadawała mniejsze obrażenia. A ten olej, co zrobiłaś, to będzie dobry? Raczej nie, chyba że zechcemy go rozwścieczyć. Pewnie, jeżeli ktoś naprawdę bardzo dokładnie przeszukuje mapę, to będzie o tym wiedział, ale jednak chcę o tym wspomnieć. Mianowicie można udać się na Łysą, czy tam Jasną Górę, na Łysą chyba, na Łysą Górę przed rozpoczęciem misji z Ciri i wtedy jest tam pełno potworów, mglaków, generalnie nie można wejść na sam szczyt, ale można trochę się rozejrzeć na tych niższych poziomach. Jest taka dziura czy wyrwa, z której wiele osób twierdzi, że słychać szepty pań lasu, chociaż ja nie jestem do końca pewna, czy to są szepty, czy to po prostu taki szum z jaskini. Jest to dokładnie ta sama jaskinia, którą przemierzamy razem z Ciri, żeby zabić panie lasu. I jest oczywiście ich kociołek, gdzie one gotowały różne ludzkie części ciała i ludzi generalnie. Są tam jakieś skrzynie ze skarbami, jest miecz do zdobycia. Oczywiście grając z Ciri nie możemy zbierać tych rzeczy, czy możemy, ale one i tak nie pojawią się w inwentarzu, więc jeżeli chcecie pozdobywać trochę dodatkowych rzeczy i generalnie zwiedzić tą jaskinię, to proszę bardzo, nie ma żadnych przeszkód. I na koniec dwie ciekawostki takie ze śmiesznym akcentem. Pierwsza z nich to będzie taka bardzo, bardzo polska. A więc
Na tablicach ogłoszeń w Velen znajduje się takie ogłoszenie. Sprzedam wóz drabiniasty, pierwszy właściciel, stan bardzo dobry, mały przebieg, trzymany w szopie, wiadomość umietka. No wiadomo, kogo ta wiadomość ma parodiować, czyli handlarzy samochodów w Polsce. Wszyscy bardzo dobrze ich znamy. A drugie to nawet nie wiem, jak mam to wyjaśnić, więc po prostu wam pokażę. Biegnij do lasu i czekaj, aż ci nie powiem. Rozumiesz? Rozumiem, tatku. Tylko szybko! Możecie napisać w komentarzu, przed czym ona uciekała, co to miało w ogóle być, bo no ja nie wiem, po prostu nie wiem. I na dzisiaj to już wszystko, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Teraz jak to montuję, to już wiem, że na pewno będzie druga część ciekawostek z Velen. I na koniec mam wiadomość do wszystkich, co piszą mi w komentarzach różne ciekawostki. Ja się postaram je zamieścić, bo jak zauważyliście, robię filmy w danej lokacji, więc jak ta ciekawostka będzie z tej lokacji, no to wtedy postaram się wszystko zamieścić. Oczywiście mogę coś pominąć. I do zobaczenia. Pa!